Witamy wszystkich serdecznie. Byczy podcast numer 10, jubileuszowy, tylko bądź aż. Na szczęście udało nam się z Bartkiem po prawie 2 miesiącach dzwonić i porozmawiać, bo jest o czym, jeśli mówimy o Chicago Bulls. Poruszymy dzisiaj 4 tematy, przynajmniej mamy nadzieję, że uda nam się je wszystkie 4 poruszyć. Porozmawiamy o drafcie, porozmawiamy o rynku wolnych agentów, porozmawiamy o lidze letniej, bo Chicago jest już na ten moment po 3 spotkaniach ligi letniej w Las Vegas. Oraz napoczniemy trochę ciekawy według nas wątek zmian, jakie nastąpiły nie jeśli chodzi o graczy, ale jeśli chodzi o sztab trenerski i asystentów, jakich dostał tego lata Jim Boylen. Tak więc na starcie przepraszamy, że tak długo czekaliście. Jak zwykle obiecujemy, że będziemy nagrywali się częściej. No i zaczynamy. Cześć Bartek. No cześć. Obiecujemy, ale znając życie to nie wypali. Wypali, wypali. No dobra. Bartek, zaczynamy od twojego oczka w głowie, czyli krótko o drafcie. Nie będziemy mówili o tym, jak bardzo byśmy wkurwieni z 7 piku, no ale porozmawiajmy o tym, jak oceniasz te wybory, te ruchy, jakie Chicago podjęło. No, na początku to chyba trzeba powiedzieć, że ten 7 pik to do tego stopnia nas delikatnie mówiąc zdenerwował, że jest głównym powodem tego, że tak długo nie było podcastu, bo odebrał nam jakąkolwiek ochotę na śledzenie tego wszystkiego, bo mieliśmy nadzieję na Ziona, na Moranta, skończyło się na trzeci rok z rzędu, mamy 7 pik. Ja sam nie miałem w ogóle ochoty pisać o tych prospektach. 777, oby szczęśliwe. No w ostatnich latach ta 7 nam sprzyjała, mam nadzieję, że w tym roku też. I tak jak w zeszłym roku to był Wendell, w tym White. Opcje były dwie już z tym pikiem, to był Garland albo White w noc draftu, co prawda to się... To gra od początku kręciła się wokół tak naprawdę tylko 2 nazwisk. No wiesz, tylko że ruchy podczas draftu spowodowały, że nagle byliśmy o krok od Kulwera z 6, co dla mnie by było miazgą, bo to był w moim prywatnym też top 3, był właśnie Zion, Morant i Jared Kulwer, więc no, byłoby miło, ale jest jak jest. Kobe White, mimo wszystko podoba mi się ten wybór, zapoznałem się z nim tak bardziej dopiero, nie ukrywam, po drafcie, bo przed draftem byłem lekko zniechęcony, tyle co w tekście, który napisałem na stronie o nim. Postarałem się zagłębić na tyle, żeby jeszcze tam coś napisać, ale on jak na rozgrywającego jest dosyć wysoki, ma fajne warunki fizyczne, może grać też jako dwójka spokojnie, wręcz mi się wydaje, że póki co, tak patrząc na niego w Summer League, to on nawet bardziej naturalnie wygląda jako dwójka, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? No charakterystyczne jest to, że to jest przede wszystkim strzelec i jest bardzo szybkim zawodnikiem, więc jeżeli mamy grać w końcu szybko, jak Boylen zapowiada i jak powinniśmy grać z naszym rosterem, mając tak szybkich zawodników jak chociażby Zach LaVine, no wydaje mi się, że powinien pasować do rotacji. Kwestia tego, czy od razu zostanie szansa w pierwszej piątce, czy będzie musiał sobie wywalczyć, ale no ja jestem jak najbardziej, no tak, jakiś tam potencjał w defensywie ma. Wiemy, że może punktować, zobaczymy jak rozwinie się jako rozgrywający, bo nad asystami na pewno by musiał trochę popracować i będzie musiał się dużo dzielić piłką z Zachem LaVinem. No i to w zasadzie tyle. No, drugi wybór to już trochę też taki mój strzał już zeszłoroczny, jeżeli chodzi o Gafforda. Proroczy, miałeś proroczy tekst. Bo już rok temu przewidywałem, żeby go zgarnąć w drugiej rundzie. On został rok na uczelni, ale widzisz, no wybraliśmy go tym razem. I wydaje mi się, że lepszej opcji nie było. Taki Bobby Portis 2, zachowując wszelkie proporcje. Młodsza wersja Bobby'ego Portisa. Z tej samej uczelni. Z tej samej uczelni na bank brał te same sterydy, bo zachowuje się kurwa identycznie. I ma tak samo psychopatyczny wzrok. Tak, jesteśmy w domu. No i pierwszy mecz Summer League pokazał, że no, możemy mieć trochę pociechy z tych chłopaków z White'a i Gafforda. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy widziałeś to porównanie. Wendell Carter Jr. w poprzednim roku w lidze letniej w 144 minuty 13 bloków. Daniel Gafford w tym roku w 70, nie pamiętam ile, w niecałe 80 minut 9 bloków i wiadomo, że z ligi letniej do NBA daleka droga, natomiast strasznie fajne jest to i to, ten wątek jeszcze poruszymy przy okazji, jak będziemy rozmawiali o sztabie szkoleniowym i o nowym trenerze, który ma być między innymi odpowiedzialny za defensywę, ale dwóch młodych, bardzo atletycznych, z dobrym zasięgiem środkowych,
którzy mają bardziej defensywne niż ofensywne przysposobienie. Tak więc to może być bardzo, ale to bardzo fajna historia. Fajne jest to w przypadku Gafforda, że o ile może na początku nie siedzieć mu w ofensywie, tak jeżeli ktoś ma dobre instynkty w obronie i coś wnosi po bronionej stronie parkietu, to jakieś minuty w rotacji zawsze dla niego będą i szansa na rozwój też. Także myślę, że definitywnie możemy się pożegnać z Felicio, nie będziemy tęsknić. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy szukać jakiejś idiotycznej wymiany, żeby zrzucić jego kontrakt i przyjmiemy w zamian jakiś inny zły kontrakt albo dorzucimy swój pick, bo to nie ma sensu. Podobnie jak szukanie na siły wymiany za Chrisa Dana, który mam nadzieję, że zostanie i kto wie, może nam jeszcze udowodni, co jest wart, mając w końcu solidną konkurencję do gry. No ale Gafford, no ja myślę, że to będzie zmiennik Wendela. A jeszcze spytam cię inaczej, bo byliśmy wkurwieni na siódmy pick. Teraz bardziej zapoznałem się ze sylwetką Kobe'ego White'a. Mniej więcej wiemy, jak jeśli chodzi o skalę talentu, jacy zawodnicy poszli z dalszymi pickami jak siódmy. Twoim zdaniem, z numerem siódmym był ktoś lepszy do wyjęcia, czy nie? Ale mówimy tylko o tym ogólnie czy Nie. o rozgrywającym? Mówimy ogólnie. No ja byłem od początku jego gry na uczelni psychofanem Reddisha i trochę ten sezon, nie wiem, może i zweryfikował mnie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w NBA. Ja pewnie z siódemką prędzej bym sięgnął po Reddisha niż po White'a. No ale jest jak jest i nie wiem, na pewno wybór Reddisha to mimo wszystko by było ryzyko i zresztą nie poszedł zaraz z ósemką. Podobał mi się też Brandon Clark i jestem bardzo zdziwiony, że poszedł tak nisko. To będzie steal. Kto? Clark. Kto to jest? Też z Gonzagi gościu. On poszedł dopiero z 21. pikiem. A, kolega Hachimury, tak? No dobra, to mnie zaskoczyłeś, bo ja w ogóle o kimś takim usłyszałem w tym momencie po raz pierwszy. Nieistotne. A jeśli chodzi o drugą rundę, wiadomo, że to jest bardziej loteria i w przypadku nas, fanów, to może już bardziej jakieś takie patrzenie przez pryzmat sympatii do poszczególnych zawodników. Gafforda w tamtym roku opisywałeś i to jest raczej dobry wybór, Daniel Gafford. Natomiast jest ktoś, kto twoim zdaniem też może być takim drugorundowym stylem. A wracając jeszcze do pierwszej rundy, jeszcze Nasir Little, mimo wszystko, mimo tego, że teoretycznie zawiódł i w UNC to on miał być gwiazdą, a zjadł go Kobe White, to ja mimo wszystko uważam, że i Cameron Reddish, i Nasir Little w NBA może się okazać, że to będą style i że oni byli bardziej gotowi na NBA niż na NCAA. Ja też jestem zdania, że Portland tym wyborem na Sira Little to odkupiło swoje winy z 86 A wiesz, roku. a już rok temu Portland wybrało Anfernee Simmonsa, gdzie mówiłem ci, że on i Mitchell Robinson ze względu na to, że olali college, są niedoceniani i może się okazać, że pójdą bardzo nisko, a za rok, dwa, trzy wszyscy się będą zastanawiać, jak to możliwe i no, wydaje mi się, że jest na to szansa, więc Portland, jeżeli chodzi o draft, no oni pokazują, jak wybierać z niskimi pikami. My co prawda też często mamy dobre strzały nawet, no ale Portland w zeszłym roku i w tym roku bardzo na plus. A w drugiej rundzie no jeszcze był Bol Bol oczywiście. Który już wiadomo, że opuści cały pierwszy rok. No dokładnie, jednak mimo wszystko to był chyba najciekawszy prospekt, który aż taki zjazd zaliczył i nie sądziłem, że on aż tak spadnie. Chyba nikt Ale nie mimo sądził. wszystko nie wybrałbym go przed Gaffordem. Właśnie ze względu A Daniel Gafford czy Taco Fall? na zdrowie. Nie no, Gafford, tak bym podpisał mimo wszystko, tak jak to zrobił Boston, dałbym mu Zafelka. szansę. Za Felka to wiesz, to równie dobrze my byśmy mogli się złapać do rotacji. No dobra, nie będziemy już ciągnęli tematu draftu, bo nie lubię rozmawiać o czymś nie mam żadnego pojęcia i tym Clarkiem mnie znerwowałeś. Aż sobie. Ale jeszcze wróćmy do White'a i powiedzmy jedną ważną rzecz, że to jest zajebisty teammate. Chłopak, który swoje przeżył, jest inteligentny, potrafi się wysłowić. Hypuje na boisku non-stop swoich kolegów, jest mnóstwo Jeszcze, filmików, wiesz co, można zobaczyć ja mam przecież. jedną taką obawę właśnie odnośnie tego, że jest świetnym teammate'em, że jest ogólnie mega sympatycznym ziomkiem i tak dalej. To boję się tylko i wyłącznie takiej jednej rzeczy, że czy Kobe White nie będzie zbyt soft? Czy on będzie miał jaja właśnie podjąć walkę, jeśli to będzie taka potrzeba? Czy on będzie miał jaja, żeby zagrać z kimś jeden na jeden i nie wiem, czy się zrewanżować, czy po prostu kogoś upokorzyć, wdeptać w ziemię?
bo na tym NBA też polega, kurczę. I mam nadzieję, że poza tym, że on jest wiecznie uśmiechnięty, nie powiem, że wygląda jak na haju, no bo jest uśmiechnięty, jeden sprawia wrażenie w ogóle mega pozytywnego, skromnego chłopaka, ale mam nadzieję, że nie będzie takim zbyt grzecznym chłopcem, bo no paru takich zawodników wchodziło w ostatnich latach w lidze, którzy byli uśmiechnięci, pozytywni, sympatyczni, wchodzili do ligi i było bęc, koniec, kurwa, przypadli gdzieś w czeluściach tego zawodowstwa, pieniędzy i oby Kobe White nie podążył tą ścieżką. Nie wydaje mi się, żeby było takie zagrożenie. Znaczy mam nadzieję, no mówię, on sprawia wrażenie strasznie sympatycznego, natomiast oby to, co już przeżył, oby to, o co przez pół życia walczył, tak? Co chciał tam sobie udowodnić i te cele, które sobie postawił i zrealizował, żeby przypadkiem nie osiadł na laurach i nie stwierdził, o, jaki jestem zajebisty, poszedłem do Chicago Bulls, kurwa, fajnie, super. Wiesz, miejsca tego numeru jeden na uczelni w swojej drużynie też raczej nie wywalczył samym Nie, no uśmiechem. jasne, no ale to jest różnica grać o kilka milionów dolarów, a jest różnica biegać właśnie z ziomkami na koleżu. Nie, no ja bym był spokojny. Jak tylko etyka pracy się będzie zgadzała, to moim zdaniem gdzieś tam sufit Kobe'ego White'a jest wysoko. Ja co prawda dalej jestem psychofanem Chrisa Dunna i mam nadzieję, że teraz mając konkurencję i on odpali i będzie zdrowy i będziemy mieli ból głowy, kogo zatrzymać. No ale tak czy inaczej, jeżeli Trzymajmy szukaliśmy kciuki, żeby Gary rozgrywającego, to Forman nie zabił się na złość w ciągu tygodnia, nie wymienił Chrisa Dunna na, nie wiem, Justina Holiday'a, ja chociażby, pierdolę, no o jak widzę te Holiday'u nie newsy, chcę to mnie aż mówić, ale skręca. chociażby, nie wiem, Denisa Schrödera. Tak, jeszcze z jego kontraktem. No. Dobra, od razu sobie nieco powiedzieliśmy. Kobe White na plus, Daniel Gafford na plus, ogólnie mamy zajebisty młody young core. Gar Forman na plus za to, co robi w Tak drafcie i jest. niech nic więcej nie rusza, niech się nie bawi w jakieś. Nie zgadzamy się z dziennikarzami z NBA.com, którzy ogólnie mają nasz młody Jankor kurwa gdzieś daleko w D. NBA na Twitterze opublikowało taki krótki filmik z trzema najlepszymi drużynami. To było jeszcze przed free agency, gdzie w top 3 tych najlepiej zapowiadających się Yankorów umiejscowili Pelicans, Hawks i uwaga, Knicks. To chyba tak na osłodę tego, że Nowy Jork jest po raz kolejny w głębokiej, nawet w bardzo głębokiej dupie, no. Nowy Jork nie jest w dupie to są Knicks, którzy stracili już tak na dobre moim zdaniem i nie wiem czy to odzyskają miano drużyny koszykarskiej w Nowym Jorku. Drużyną koszykarską w Nowym Jorku jest No to Brooklyn prawda, Nets. tak, to prawda. Na Twitterze od dnia dzisiejszego, znaczy dzisiaj w sumie po raz pierwszy to widziałem. Są już nawet żarty na temat tego, że Nowy Jork tankuje nawet w lidze letniej, tak więc to nie może świadczyć o tej organizacji. Nie poruszajmy i gry w lidze letniej Właśnie, i tego, co myślimy o RJ Nowy Barrecie Jork i ja jestem fanem Mitchella Nowy Jork Robinsona. zostawmy kolegom z Knickzone. I tylko niech oddadzą Mitchella Robinsona po dobroci. Albo Póki niech go go nie jeszcze nie zepsują zepsuli, przynajmniej. dokładnie. Dobra, temat draftu z nami. NBA.com nie pozdrawiamy. Rynek wolnych agentów. Dawno tak dużo nie mówiło się o organizacji z Chicago, o bykach w kontekście możliwości podpisywania wolnych agentów, bo tych plotek z poszczególnymi nazwiskami Rubio, Beverley, Gibson i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej była naprawdę masa, albo jeszcze więcej. Ostatecznie podpisaliśmy Tomasa Satorańskiego, Tadeusza Younga. Sprawdzone nazwiska, solidni roleplayerzy, goście, którzy ewidentnie potrafią grać w koszykówkę i potrafią być, myślę, że takim plusowym wsparciem, czy to z ławki, czy w pierwszym składzie, to może zacznij od Czecha. Z tego, co słyszałem gdzieś już na jakichś zagranicznych podcastach o Bulls, to wielu twierdzi, że Satorański zacznie sezon jako pierwszy No to rozgrywający. po tym, w jaki sposób rozmawiałem między innymi z Kamilem, tym, co pracuje w Chicago, zresztą z Marcinem Makuszakiem, który pracuje w Chicago na lotnisku i który spotkał Chucka Swirskiego na lotnisku. Też z nim rozmawiałem o Satorańskim. No i w Chicago są zakochani. Są po prostu Satorańskim zakochani, zajarani. To jak on jest atletyczny, to jak się prezentuje na treningu, to jak się porusza, to jest po prostu na żywo podobno jakiś kosmos, tak? Więc wcale się nie zdziwię, jak to właśnie Satorański będzie tym pierwszym rozgrywającym, przynajmniej na starcie ligi.
Gość ma 6-7 wzrostu, więc teoretycznie on może grać na jedynce, dwójce i trójce. Jest świetny bez piłki, nie będzie na pewno strzelał foków, jak Zach będzie chciał dominować piłkę. Jest skuteczny off-ball, rzuca za trzy, nie można go zostawić. No, ja jestem bardzo zadowolony. Bardzo dobre ruchy i Young, i Satorański. Poza tym mamy gości też, którzy charakterem pasują. Nie wiem, czy widziałeś, był taki artykuł jakiś czas temu, chyba na Bleacher Report, o Satorańskim jako glugaj, że on jako jedyny jeszcze trzyma tą szatnię Wizards całą, że tam się jeszcze nikt nie pozabijał. Więc fajnie, że ściągnęliśmy gości, szczególnie Younga, weterana, i oboje charakteryzują się tym, że nie są konfliktowi, dbają o atmosferę w szatni. Są skuteczni bez piłki, dużo dają po bronionej stronie parkietu i no, są wszechstronnymi zawodnikami przede Znaczy wszystkim. to są w przypadku tego typu transferów i podpisów, tak mi się przynajmniej wydaje, że bardzo istotne są takie małe rzeczy, o których nikt nie mówi, których nie widzą żadne statystyki. Natomiast te ruchy, Satorański i Young, dają jednoznacznie do myślenia, ja to przynajmniej tak czytam, że jakiekolwiek plotki o wymianie na przykład za Halawina w tym momencie, to była bujda na resorach, bo tak jak mówisz, zostali doklejeni do rotacji, do tego młodego Young Core'u zawodnicy, którzy mają doświadczenie. No w przypadku Younga to nawet kilkunastoletnie doświadczenie, 11-letni w lidze, tak? Zawodników, którzy nie są konfliktowi, zawodników, którzy nawet jakby chcieli, to jednak to nie są zawodnicy, którzy mają pełnić rolę lidera. To nie są gracze, którzy mają wskoczyć i walczyć o to, żeby być najlepszym strzelcem, najlepszym defensorem, najlepszym zbierającym. Którzy mają być jakkolwiek mają mieć pierwszoplanową pozycję. Natomiast to są gracze, którzy swoim talentem, doświadczeniem i tym, jakimi są koszykarzami, mają po prostu zrobić wartość dodaną tej organizacji. Mają pomóc drużynie być lepszą, o, w ten sposób. Jeszcze Young to jest taki zawodnik, który jeżeli będzie trzeba, to można na niego na pewno odważnie postawić. On pod nieobecność Oladipo był jednym z głównych liderów Indiany. Był świetny. Druga rzecz, o której musimy powiedzieć, co jest ważne dla nas, bo kontuzje nas wykańczają i nie chcemy już o nich słyszeć. I Satorański, Są i Young. relatywnie zdrowi, przez całą karierę byli. Young w ostatnich dwóch sezonach rozegrał 81 spotkań i w tym sezonie, i w 17-18, więc opuścił dwa spotkania i z tego co wiem, to nie z powodów jakichś zdrowotnych. Satorański zagrał 80 meczów w tym sezonie, więc mamy zdrowych, wszechstronnych zawodników o dobrym charakterze, którzy znają swoją rolę, nie zostali moim zdaniem przepłaceni. Z tego co wiem, jeden i drugi, trzeci rok w kontrakcie to jest opcja, to nie jest gwarantowane. To też otwiera nam możliwości na lato 2021. Nie chcę się zagłębiać, bo nie pamiętam dokładnie, więc nie wiem, czy coś nie gadam głupot, ale z tego co kojarzę, to tam była chyba jakaś opcja na trzecim roku i u Tak, jednego, i u jest, drugiego. jest. Dokładnie, więc to jest super, bo jeżeli będziemy mieli widoki na jakieś poważne wzmocnienia, no to zawsze możemy zejść z tych kontraktów. I przejdźmy sobie do Younga, co też mi się podoba. Young był, tutaj dużo mówimy o atmosferze, bo wydaje mi się, że Chicago musi zbudować sobie pozytywną atmosferę wokół drużyny, w drużynie i wizerunek w NBA, tak wzorem Nets czy Clippers. Więc Young był chyba w trójce bodajże finalistów do nagrody najlepszego teammate, tak, w NBA. O, to tego nie słyszałem, to fajnie. To jest gościu, który wypowiadał się, już nie wiem, czy słyszałeś, między innymi o Zaku Lawinie, że etyka pracy Zaka, to jak Zak pracuje w wakacje, jaki ma potencjał, to jest niesamowite, i że on zrobi wszystko przede wszystkim, żeby wszyscy dookoła, ci młodzi zawodnicy, stawali się lepsi, ale on chciałby pomóc Zakowi w zostaniu All-Starem. Amen. No i już był też na Summer League, nie? Widzieliśmy zdjęcia, jak siedzieli No wszyscy był razem. i Cała ekipa też tam kibicowała młodym była bykom. informacja, że ma się też pojawić w najbliższych dniach Boylen. Ma być jakaś odprawa i Boylen już a jest jest od już. wczoraj. Ma być właśnie jakiś wspólny obiad, odprawa i tak dalej, bo za chwilę Boylen będzie jechał do Finlandii spotkać się z Laurim, tak więc fajnie, bo to jest trzeci rok z rzędu, kiedy Boylen leci do Europy, do Finlandii. Spędzi trochę czasu w tym off-season i rozmawiać z Finem. To też świadczy o
podejściu może nie całej organizacji, ale o podejściu Boylena właśnie do tych młodych zawodników, co jest bardzo No ja imponujące. poważnie mam nadzieję, że zmienia się to podejście i organizacji, wewnątrz organizacji, że będziemy mieli trenera. Zresztą to widać po Boylenie, on trochę się wydaje nawiedzony, byliśmy negatywnie nastawieni, ale Nie wyda jego nie wydaje się czyny. nawiedzony. Stałem z nim oko w oko, mega sympatyczny, uśmiechnięty, pozytywny, nie Tak, straszny ale gość. w takim pozytywnym stopniu, wiesz, że on za tymi chłopakami chce skoczyć w ogień, że on chce im Nie no, pokazać, że mu śmieję się. No, zależy. mamy przecież w pamięci to, jak wyglądały pierwsze 2-3 tygodnie Boylena, tak? Kiedy zawodnicy go oskarżyli za treningi, kiedy, no nie oszukujmy się, Boylen miał bardzo trudny start i ciężko mu było znaleźć wspólny język z całą drużyną. To nie było nawet czegoś takiego, że ktoś staje w jego w obronie, że ktoś się nie zgadza z tym, że reszta drużyny, nie wiem, się na niego uwzięła. To był problem, że cała drużyna miała kurwa na początku problem z Boylenem, a Boylen z drużyną, no. Natomiast było, No ale potem minęło. jak to się wszystko zatarło i luty był świetny, jak tylko było trochę zdrowia i Boylen pozwolił im grać szybkim tempem, no to mieliśmy super mecze, między innymi ten z Bostonem, który jeszcze nam się trafił na zlocie. No były momenty, kiedy pokazywaliśmy, że potrafimy grać w koszykówkę. To jak już poruszyłeś wątek tego, że podpisaliśmy relatywnie zdrowych zawodników, to jak nie pozdrawialiśmy ludzi z NBA.com, tak serdecznie pozdrawiamy kurwa sztab zdrowotny i lekarzy z Chicago, bo to poza tym, że najbliższy sezon będzie testem dla organizacji, dla drużyny, co ta drużyna potrafi i co będziemy potrafili ugrać, to tak w pierwszej kolejności to będzie test dla naszego sztabu medycznego, bo potrzebujemy, żeby Chicago odniosło sukces, żebyśmy jakkolwiek myśleli o tym awansie do playoffów, na który tak bardzo liczymy, to musimy mieć zdrowy zespół. Nie chcę teraz zgrzewać i jakoś stopować podcastu, żeby znaleźć, ile spotkań ze sobą rozegrało trio bądź kwartet Lauri, Zach, Dan i Wendell. Bo z tego co Bardzo pamiętam, to mało. było chyba 12 albo 11 spotkań, ale nie chcę kłamać. Natomiast nie oszukujmy się, no jeżeli Chicago ma o cokolwiek walczyć, to no potrzebuje takiego sezonu i potrzebuje To takiej serii, muszą w żeby tych końcu spotkań grać nie było razem. 12, tylko żeby tych spotkań było 50 albo 60. I od tego nie ma absolutnie żadnego ale, no to mówię, ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby faktycznie chłopaki byli przygotowani bardzo dobrze pod kątem fizycznym, żeby nie było tych urazów. Tutaj szczęście w nieszczęściu, że Wendell ma chyba ten, miał już, tak? Wczoraj zabieg wczoraj, a nie jakoś na jesieni. Może faktycznie będzie w stanie dojść do siebie na ten obóz treningowy i rozpocząć razem z drużyną przygotowania do sezonu. No nawet nie dopuszczam innej możliwości, wiesz, że jeszcze nie zaczęło się Summer League, a my już usłyszeliśmy, że Wendell potrzebuje operacji, że coś jest nie tak z White'em. Na szczęście White Z zaczął grać w Summer White'em League, to było ale... jakieś delikatne podkręcenie, to akurat sytuacja losowa, no to. No wiesz, ale to nie zmienia tego, że ktoś przychodzi grać do Chicago i nagle jest wiecznie połamany. I tak nie jesteśmy na tym etapie jak chociażby Filadelfia, gdzie się przychodzi do Filadelfii i trzeba od razu cały rok odpuścić, no. Albo w przypadku Fulca, którego już tam nie ma nawet Tak, więcej. albo w przypadku Fulca, że wchodzisz do NBA i nie wiem, ile on rozegrał, ze 30 spotkań. Nie wiem, ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś z niego będzie, bo potencjał na pewno jest bardzo duży. No jest potencjał. A tak w temacie Filadelfii, to nie wiem, czy widziałeś highlight albo jakikolwiek mecz Filadelfii w tej Summer League, bo zdrowy jest już ten Zaire Smith. Co jeszcze byłeś zszokowany, że Filadelfia wymieniła Bridgesa na właśnie tego Zaira Smitha. I w jakimś filmie, w jakimś highlight jest podpis. Niech nam ktoś wytłumaczy, co Kevin Durant robi w stroju Philadelphia 76ers. I ja jestem strasznie zajarany, jak ten gość się rusza po parkiecie. O, bez kitu. Klasa, naprawdę fajny zawodnik. No fajny, ale na pewno bym cię wymienił przynajmniej w tamtym momencie Bridgesa. Widocznie Sixers widzieli w nim więcej niż ja, no ale to wiesz, to nie dziwne. Oni mają od tego sztab ludzi, oni obserwują tych chłopaków, a ja to sobie mogę co najwyżej poglądać jakiś No mecz jasne, że tak. NCAA, parę highlightów i spróbować wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie statystyk i kilku spotkań. To jest całkiem co innego. No ale fajnie, wiesz, mi się wydaje, że to będzie bardzo ciekawe.
sezon nie tylko dlatego, że trochę nam się zmieniło w NBA, że to się trochę wywróciło do góry nogami. Czekam jak dawno nie czekałem, bo w końcu wydaje się, że liga jest dosyć wyrównana i ciekawa. Tak, wydaje mi się, że to będzie fajny sezon pod kątem obserwowania drugoroczniaków. Bo przede wszystkim w ogóle mam nadzieję, że Michael Porter Jr. będzie grał. No zobaczymy. Na razie to jest znowu dalej jak bliżej do tego, żeby grać w koszykówkę. No niestety, ale no, będzie ciekawie. Zobaczymy, co Wendell pokaże, bo tutaj już nie chcę kolejnego sezonu, w którym Wendell wypadnie w połowie i do Nie ma widzenia. takiej możliwości. To jak twoim zdaniem pierwsza piątka będzie? Przynajmniej na starcie, a jaką byś chciał dalej Znaczy w ja w tym sezonie? momencie chciałbym White, Zach, Otto, Lauri i Wendell. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na to, jakie predyspozycje mają poszczególni zawodnicy, to strzelam, że będziemy sporo grali piątką, gdzie na rozegraniu będzie Satorański, dalej będzie właśnie Zach, będzie Otto, będzie Young i będzie Markkanen. Będziemy z przodu grali 5-0, to znaczy będziemy grali pięcioma zawodnikami na obwodzie. I jakby spojrzeć na tą piątkę tak na papierze, to wyłączając Tadeusza Younga, chociaż on też jest blisko tam 40%, był chyba w ostatnim sezonie, jeśli chodzi o procent No, rzutu nie za można 3. go zostawić No tak, niekrytego. jak patrzyłem takie statystyki zaawansowane, to on miał 35% chyba, zeszłego no, miał sezonu. chyba 2 albo 3 miesiące takie, żeby miał powyżej 40%. Miał taką serię. Natomiast myślę, że ta piątka, Satorański, Lawin, Porter Junior, Young i Markkanen, to będzie taka mocno ofensywna piątka, która dostanie swoje minuty. Lauri jest naładowany tymi mięśniami, nie będzie miał problemu, żeby w obronie te parę minut wytrzymać z większymi środkowymi. A no kurczę, no ta piątka ma wszystko to, czego oczekujemy od tych młodych, szybkich, nowych byków, tak? Tutaj każdy biega, tutaj każdy rzuca, tutaj tak naprawdę każdy z tej piątki może być pierwszy w kontrze, każdy może się zerwać. Tak naprawdę czterech z pięciu tych zawodników będzie potrafiło wziąć ciężar na siebie i jeśli Chicago będzie potrzebowało zdobywać punkty seryjnie, to czy te 3, 4, 5 rzutów z rzędu odda właśnie Porter, czy Zach, czy czysty Satorański, czy Lauri. No nie ma to, nie ma tutaj większego ale, no. Na pewno nie jest to taka piątka, która ma potencjał jak Clippersi, jak Lakersi, jak Philadelphia. Natomiast nie jest to piątka, która jest na straconej w pozycji w jakimkolwiek meczapie, no. Jeżeli chodzi o skalę talentu i potencjał, to nie mamy się czego wstydzić. Ja myślę, że za parę lat to może być naprawdę mocna ekipa, nawet jeżeli nie zrobimy W jakichś przypadku super jaką bym ruchów. chciał piątkę, jaka będzie wychodzić i tak dalej, to dużym problemem Chicago było, szczególnie w tym ostatnim roku, były drugie kwarty i bardzo dużym problemem, jak za czasów Tipsa, to jest niemalże lustrzane odbicie, były fragmenty w trzecich kwartach. Nie mówię o samym początku, natomiast w trzecich kwartach często ci podstawowi zawodnicy, szczególnie w końcówce trzeci kwart, dostają jednak te wolne minuty, żeby grać ostatnie dwunastki. A w tamtym roku mieliśmy siedmiu zawodników do gry na poziomie NBA. W momencie jak wypadł Wendell, to było tych zawodników sześciu i łataliśmy sobie to albo Seldenem, albo tym Lualu Kawarot, tak? Albo Lemonem Juniorem. No nie, no tam biegało No G-League więc właśnie, to praktycznie. grali zawodnicy z G League. Natomiast w tym momencie mamy 11 zawodników, którzy są dobrzy, po prostu, którzy albo są już z doświadczeniem właśnie w lidze, albo nie są żółtodziobami, albo już wywalczyli jakąś tam reputację na parkietach NBA, bo tak samo zawodnikiem plusowym za ostatni sezon na pewno jest Ryan Arcidiacono, tak? Sam nie wierzę, że to mówię, ale chłopak po prostu zapracował przez cały sezon tym, żeby dostać kontrakt. No, Arcidiacono, ja przez cały sezon śledziłem te statystyki, miał trzeci ten współczynnik asyst do strat w całej lidze. To No, Ryan na pewno zasłużył na kontrakt, więc tutaj nie też ma w jest ogóle o czym mówić. dość fajna i istotna sprawa, no. Dokładnie, no mamy głębszą rotację. Tak jak mówię, jeżeli wszyscy będą zdrowi i Boylen poukłada odpowiednie rotacje, to będzie ok. Ja jestem tego samego zdania, że White, Lawin, Otto
Laurie Wendell to jest ta optymalna piątka, do której mam nadzieję, że w trakcie sezonu dojdziemy, bo nie spodziewam się, że z miejsca White wskoczy do pierwszej piątki i że Wendell może nie być gotowy, ale że zaczniemy Satorański, Zach, Otto, Young, Laurie, a potem się to będzie Tak, patrząc zmieniało. jeszcze w ogóle na to, jak wygląda w tym momencie nasz backcourt, jeśli byłaby taka konieczność, bo będziemy wychodzili na jakieś ultra niskie ustawienia i będziemy potrzebowali jeszcze szybszej piłki, to ja nie wykluczam, że będziemy wychodzili, jeśli chodzi o backcourt, ustawieniem White, Lawin i Storański, tak? Tutaj trzech graczy potrafi kozłować, trzech może być playmakerami. Satorański z powodzeniem może wyjść jako ta fałszywa niska trójka. No dokładnie. Naprawdę, tutaj Boylan myślę, że ma z ręką na sercu takiego pola manewru, jeśli chodzi o rotowanie składem, nie miał przez większość czasu pracy Tom Thibodeau, a ma to teraz Jim Boylan. Ja jestem ciekawy, jak White będzie się dogadywał z Zakiem, bo oni oboje są tak szybcy. White to ja mam czasem wrażenie, jak go tak oglądałem w NCAA, że on jest szybszy z piłką niż czasem. Zdąży pomyśleć, co z nią zrobić. I wtedy się zaczynają problemy. To, co Boylan musi zrobić, to nauczyć go czasem zwalniać tą grę. To prawda. No dobra, pogadaliśmy o drafcie, pogadaliśmy o rynku wolnych agentów, zahaczyliśmy też trochę i pobawiliśmy się w to, co byśmy robili na miejscu Jima Boylena. A teraz taki mały konik i taka mała ciekawostka. Poza podpisaniem Tomasa Satorańskiego, poza Tadeuszem Youngiem, poza wyborami w drafcie, Chicago dokonało jeszcze innych wzmocnień bądź korekt. Jak to wygląda fizycznie, to się okaże za jakiś czas. Natomiast mamy nowych członków sztabu trenerskiego, nowych asystentów Jima Boylena. Są to nie żadne anonimowe nazwiska, natomiast ludzie, którzy coś już w tej lidze osiągnęli i kogoś rozwinęli. Mianowicie do sztabu szkoleniowego dołączyli Chris Fleming oraz Roy Rogers. I żeby tak opowiedzieć w dużym skrócie, kim są obaj panowie, to Chris Fleming to jest gość, który przez kilkanaście lat, jeszcze w latach 90., pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku pracował w Niemczech. Był związany projektowo z Denver Nuggets. 3 ostatnie lata spędził jako asystent trenera w Brooklyn Nets, w tym już jako asystent właśnie Kennego Atkinsona. W tym momencie dołączył do Jima Boylena. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji, czy on ma być na papierze tym pierwszym asystentem, ale to jeszcze do tego dojdę niedługo. A drugim nazwiskiem, jeszcze ciekawszym moim zdaniem, jest Roy Rogers. I historia Roy Rogersa jest taka, że w momencie, jak pojawiła się informacja, że Roy Rogers dołącza do sztabu szkoleniowego, to pierwszym w ogóle chyba zawodnikiem, który jakkolwiek zareagował na ten podpis na Twitterze, był Patrick Beverley, który był zakochany w tym gościu z czasów ich współpracy w Houston Rockets, bo Roy Rogers to jest specjalista w cudzysłowie od defensywy, mimo że może to się wydawać dosyć nieprawdopodobne, jeśli mówimy o defensywie Houston. Natomiast wcześniej pracował m.in. w Houston, pracował z Mike'iem D'Antonim, jeszcze wcześniej z Dokiem Riversem, z Jasonem Kiddem, z Randym Whitmanem. No i co najważniejsze, to jest gość, który rozwija i potrafi pracować z młodymi, wysokimi zawodnikami, bo odegrał bardzo kluczowe role, jeśli chodzi o rozwój Andre Drummonda, Brooka Lopeza i Clinta Capelli. I tutaj jest ten wątek, który napoczęliśmy tak jakby na samym początku, nawiązując do rozwoju Wendela i Daniela Gafforda. I oddaję tobie, Bartek, głos, bo się tak zagadałem, już mam dosyć. Co moim zdaniem wyczerpałeś temat, ja się nie zagłębiałem aż tak bardzo właśnie w sylwetki tych nowych członków sztabu szkoleniowego. Wiem tylko, że to nie są anonimowi ludzie, wiem co To są osiągnęli, skąd się ludzie z wzięli, uznaną ale. marką. Coś, czego od dawna brakowało w Chicago, jeśli mówimy o sztabie szkoleniowym. To łapie się pod to, o czym mówiłem na początku, czy nie wiem, czy już nagrywaliśmy, kiedy o tym rozmawialiśmy, że celem Chicago powinno być zbudowanie kilku bardzo dobrych zawodników z tych młodych talentów, które udało nam się nazbierać od wymiany Jimmy'ego Butlera i stworzyć pozytywny klimat wokół organizacji i wewnątrz, na wzór Clippers i Nets, żeby kiedy już będziemy chcieli wejść z buta na rynek wolnych agentów, co moim zdaniem będzie w 2021 roku,
co pomoże nam przy rekrutacji, bo jeżeli będziemy mieli zdrową sytuację w organizacji i będziemy mieli drużynę, która już gra w playoffs, bo moim zdaniem w tym i w przyszłym roku powinniśmy już gdzieś tam w tych playoffach się pojawić z mniejszymi lub większymi sukcesami. Myślę, że to ósme miejsce jest w naszym zasięgu. No to są kluczowe ruchy, to jest kluczowa sprawa, żeby był dobry sztab, dobra atmosfera i no, żeby po prostu mieć coś, czym możemy zachęcić topowych wolnych agentów, bo możemy sobie wychować fajną drużynę na wzór Golden State, ale koniec końców pewnie przynajmniej jedno głośne nazwisko zawsze się chce sprowadzić, tak jak Golden State ściągnęło do siebie w końcu Duranta. Tak my, myślę, będziemy próbowali, jeżeli wszystko się ułoży po naszej myśli, atakować kogoś pokroju Janis, który wtedy właśnie wejdzie na rynek i ogólnie to będzie bardzo mocne lato i no i myślę, że parę drużyn, które teraz jest w przebudowie, zrobi wszystko, żeby w tym 2021 roku latem móc być celem topowych wolnych agentów. To tyle ode mnie. Ty opowiedziałeś już tak w skrócie, kim są ci nowi asystenci i członkowie sztabu trenerskiego, także myślę, że ja tutaj za dużo nie dodam od siebie. Jestem po prostu zadowolony z tego, jakie ruchy ostatnio są czynione we mnie. Brakowało nam chyba takiej normalności, co? Bo te ruchy, okej, jeśli chodzi o podpisy wolnych agentów, to nie są efektowne ruchy. Chicago z miejsca nie staje się kontenderem, Ale to są natomiast z mądre drugiej strony to ruchy. są ruchy mądre, to są ruchy nieprzepłacone, to nie jest wydawanie bezsensownych pieniędzy to nie jest 40 baniek na 2 lata dla Parkera, to nie jest 40 baniek na 2 lata dla Emeryta Wade'a. To są naprawdę rozsądne pieniądze dla zawodników, którzy mogą pomóc drużynie stać się lepszą organizacją i osiągnąć lepszy wynik sportowy. Patrząc na sztab szkoleniowy Byków, to jak dobrze policzyłem, Jim Boylen i jego asystenci to jest w tym momencie ponad 80 lat na ławkach trenerskich. Tak więc nie wiem, no z mojej perspektywy, ja też trenowałem koszykówkę. Skoro nie mamy jakiegoś balansu, nie sprowadziliśmy mnóstwa weteranów, nie poszerzyliśmy tego składu, co moim zdaniem jest akurat dobre, bo mamy młody, dobry skład, to mamy gówniarzy, którzy są otoczeni po prostu fachowcami, którzy no, trochę życia stracili w tej lidze, którzy pracowali z różnymi specjalistami, którzy mają bardzo bogate doświadczenie, tak więc no. Zdecydowanie mniejsze ryzyko dać drużynę tak doświadczonemu staffowi, niż zatrudniać w tym momencie po raz kolejny kogoś pokroju Fred Hoiberg z college'u i grać wolną Amerykankę. No. Miejmy nadzieję, że to wypali. No, patrząc na to, jaki potencjał mają Lauri i Wendell, to cieszy mnie, że ściągnęliśmy kogoś, kto sprawdza się Ze we współpracy z współpracy z młodymi, młodymi, ostatnimi wysokimi zawodnikami, no dokładnie. zawodnikami. Bo uważam, że to frontcourt Lauri Wendell, jeżeli dopisze zdrowie i będą odpowiednio prowadzeni, naprawdę za parę lat to może być podstawa przyszłych sukcesów Bulls. Pytanie, kto będzie tym trzecim, czwartym, piątym zawodnikiem wokół nich, bo na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że taka trójka to jest właśnie Zach, Lauri i Wendell. No to zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że tego grona dołączy za momencik Kobe White. Ja mam nadzieję, że jeszcze Chris Dunn nie powiedział ostatniego słowa i że może nawet jeżeli nie będzie, wiesz, starterem czy nie wiem, all-starem, to może wyrosnąć na kogoś pokroju Patrick Beverley i przynajmniej z Ja ławki strasznie boję się tego. jakieś asysty czy obronę nam zapewni, nie? No chyba, że zostanie przehandlowany albo po Dzisiaj prostu nie pojawił się dostanie nowej cytat, umowy. że Chris Dunn wraz z jego agentem mają nadzieję, że dostanie jeszcze szansę właśnie w Chicago. Natomiast boję się, że sytuacja Chris Dunn versus Chicago Bulls to już jest na zasadzie jest 50% szans na to, że Chris Dunn dostanie w Chicago. Chris Dunn chce, a Chicago nie. O, też się tego boję, zwłaszcza, że nie wiem, czy widziałeś, jakiś czas temu pojawił się plakat, reklama zapowiadająca, że można kupować już bilety na nowy To sezon też jest i jednoznaczne. piątka, która była na tym zdjęciu, to było White, Lawin, Otto, Wendell i Lauri. To była piątka na plakacie promującym następny sezon, więc z jednej strony fajnie, bo to jakby jest ta piątka, o której mówiliśmy, że chcielibyśmy ją widzieć, a z drugiej to jest też No cios duży Chrisa kredyt Dana, nie? zaufania dla talentu Kobe'ego White'a i duży znak zapytania co do przyszłości Dana właśnie przy Chicago.
No ja myślę, że Boylen ma duże zaufanie już na starcie do White'a, bo na tej konferencji prasowej po drafcie, kiedy mówił właśnie o tym, kogo wybraliśmy, to miałem wrażenie, że on tam się zaraz rozpłacze ze szczęścia, że jakimś cudem Kobe White spadł aż do 7. wyboru i w oczach Boylena to chyba powinien być w ogóle pierwszy pick. Takim zachwytem o nim się Znaczy w wypowiada. ogóle fajny, bardzo mi się podoba też to, że Chicago nie czekało tak naprawdę na to, co Daniel Gafford pokaże w lidze letniej. Jakoś nie zwlekało z tym, żeby Gafforda, nie wiem, podpisać na rok, na półtora, dać mu szansę w jakikolwiek inny sposób. Tylko tutaj bam, od razu czteroletni gwarantowany, znaczy czteroletni kontrakt, 2 lata Dwa gwarantowany, tak gwarantowane. więc to też pokazuje, że są przekonani do tego, że Daniel Gafford może być jakimś elementem tej rotacji Chicago. Tak jeszcze co do White'a i Boylena. Nie wiem, czy czytałeś, słyszałeś. White wypowiadał się po drafcie, że jeżeli chodzi o te, wiesz, no, zawodnicy przed draftem jeżdżą na treningi po różnych klubach, zespołach, no, klubach, zespołach, nieważne, i spotykają się też z trenerami. Bo kluby chcą rozeznać temat, jaki to jest zawodnik, co potrafi, jak wygląda na treningach, przede wszystkim też jak wygląda mentalnie, psychika, no wszystko jest sprawdzane, no to jest poważny biznes. Ale Kobe White powiedział, że najlepszym spotkaniem, jakie odbył przed draftem, to było właśnie spotkanie z Jimem Boylenem i że Boylen poświęcił mu bardzo dużo czasu, przygotował się bardzo dobrze, miał mnóstwo materiału filmowego, który pokazywał White'owi. Pokazywał mu, co mu się podoba w jego grze, gdzie widzi jego braki, jak widziałby go w rotacji Chicago Bulls. No, powiem ci, że z czasem, tak jak na początku byłem negatywnie nastawiony do Boylena, tak coraz lepiej to wygląda i cieszę się, że Gar Forman został odsunięty od, wiesz, pierwszego frontu, bo przecież w zeszłym roku jeszcze słyszałem takie absurdy, jak że gdzieś tam podczas wyjazdów Gar Forman zagrywki na jakichś kurwa serwetkach rozrysowywał i się wpychał, wiesz, z nosem do tego, jak mamy grać, więc to już kurwa był absurd, bo ten W gościu po tamtym prostu roku, niech z tego się. co pamiętam, to w ogóle była sytuacja, że na jakieś spotkanie, nie pamiętam z którym rookie, Gar Forman w ogóle od jakiegoś spotkania chciał nawet odstawić Paxsona i chciał jechać sam. No jest zmiana na plus. Widać, że coś tam może też właśnie, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją, poszło do przodu, miejmy nadzieję. Widzisz, Forman jest schowany i Wystarczyło, że tyle. z Markiem poleciliśmy do Chicago i się kurwa uspokoili. No dokładnie, zrobiliście porządek, nie No. ma o czym mówić. Dobra, to co, kończymy? No myślę, że Summer League to jeszcze będzie czas Tak, podsumować. Na razie podsumujemy. te trzy mecze bodajże. No co, mecz z Lakers był fajny, Gafford bestia. Potem już lepiej w defensywie Gafford ciągle wygląda super. Drugi, trzeci mecz to już błyszczał White, mimo że dostaliśmy w pierdol. Ale ta nasza rotacja wcale nie jest jakaś silna, zawodzi na No, pewno Hutchison Hutchison na i to tyle, co dużo, dużo możemy powiedzieć minut. o Summer Ale League. mówię, ja osobiście mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że Hutchison ma być jakoś powoli wprowadzany właśnie do tego rytmu meczowego. Tak, mi się wydaje, że on Nie jest w optymalnej nie jest w formie, tym rytmie. absolutnie. Dokładnie. No i nie wyciągajmy za dużych wniosków po Summer League. Bam, planowałem, że będziemy rozmawiali 45 minut, wyszło 46, tak więc się wyrabiamy, Bartek, dzięki. Dzięki wielkie, do Do następnego. następnego. Dzięki wszystkim.